Mężczyzna zmarł w wyniku zarażenia koronawirusem. Był znanym i niezwykle cenionym muzykiem i do samego końca walczono o to, aby infekcja nie skończyła się dla niego tak tragicznie. Mężczyzna jest kolejną ofiarą niebezpiecznego wirusa. Po przekazaniu informacji o śmierci muzyka, środowisko artystyczne jest załamane. Mężczyzna znajdował się w grupie ryzyka. Marcelo Perlata przebywał w Hiszpanii, a po wykryciu u niego zarażenia wirusem COVID-19 hospitalizowany był w jednym z madryckich szpitali. Artysta znajdował się w grupie o podwyższonym ryzyku ze względu na swój wiek. Miał 59 lat i jego strata jest dla świata artystycznego dużym ciosem. Był założycielem oraz liderem jazzowej formacji Marcelo Peralta Quartet. Ponadto można go było także usłyszeć w Zaz Trio. Karierę rozpoczął już w wieku zaledwie 18 lat i ilość zespołów, w których skład wchodził, jest imponująca. W Hiszpanii podjęto radykalne kroki. Na Półwyspie Iberyjskim epidemia koronawirusa jest dość poważnym problemem. Władze Hiszpanii w środę podjęły decyzję o zamknięciu najpopularniejszych wśród turystów miejsc. Lokalni mieszkańcy natomiast muszą zrezygnować z wizyt w bibliotekach czy muzeach. W całej Hiszpanii osób z potwierdzonym zarażeniem jest 2150. Najbardziej newralgicznym miejscem wydaje się być stolica. Stołeczne szpitale pękają w szwach, a odsetek zgonów związanych z COVID-19 tylko w ciągu 4 godzin wzrósł z 47 do 54. Płynący z artystycznej bohemy Madryt jest częściowo sparaliżowany i dociera coraz więcej informacji o znanych twórcach, którzy także przeszli pozytywnie test na obecność wirusa. Zalicza się do nich także słynny portugalski piosenkarz oraz kompozytor, Tony Carreira. Dzisiaj grzeje, 1. Niepokój w Senacie. Jedna osoba musiała się poddać testowi na koronawirusa. 2. Kobieta wsiadła do auta, myślała, że to Uber. Ojciec 21-latki rano dostał SMS od kierowcy: monitorujmy sytuację, pamiętajmy o konieczności dbania o higienę oraz unikajmy dużych skupisk ludzi. Ważne jest, aby zwrócić uwagę na osoby, które w naszym otoczeniu mogą znajdować się w grupie ryzyka. Niekoniecznie my musimy zachorować, a jedynie przenieść wirusa do osoby, dla której infekcja może okazać się niezwykle niebezpieczna. Aktualną sytuację można monitorować na specjalnej mapie, która na bieżąco jest aktualizowana. Najlepsze newsy dnia, źródło, Interia. Następny artykuł. Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.